Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 14. Potem odezwał się Pan do Mojżesza, mówiąc: Powiedz synom Izraela, aby zawrócili i rozłożyli się obozem pod Pi-Hahirot, między Migdolem a morzem, naprzeciw Baal-Safon. Będziecie obozować naprzeciw niego nad morzem. Faraon zaś powie o synach izraelskich: Zabłądzili w kraju, zamknęła ich pustynia. Przywiodę do zatwardziałości serce Faraona i będzie ich ścigał. Ja zaś okryję się chwałą kosztem Faraona i całego jego wojska i poznają Egipcjanie, że mi ja Pan. I tak uczynili. A gdy doniesiono królowi Egiptu, że lud uciekł, odmieniło się serce Faraona i jego dworzan względem ludu i mówili: Cóż żeśmy to uczynili, żeśmy wypuścili Izraelitów, także nam już nie służą. Kazał więc zaprząc wóz swój i wziął ludzi swoich ze sobą. Wziął też 600 dobranych wozów i wszystkie inne wozy egipskie i wybranych wojowników na każdym. I przywiódł Pan do zatwardziałości serce Faraona, króla Egiptu, także ścigał synów izraelskich, a synowie izraelscy wychodzili pod osłoną podniesionej ręki. Egipcjanie ścigali ich, wszystkie konie i wozy Faraona, jego jeźdźcy i jego wojsko i dogonili ich obozujących nad morzem koło Pi-Hahirot naprzeciw Baal-Safon. A gdy Faraon się zbliżył, synowie izraelscy podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za nimi i zlękli się bardzo. Wołali tedy synowie izraelscy do Pana, a do Mojżesza rzekli: Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc: Zostaw nas w spokoju. Będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni. Na to rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się. Wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. Potem rzekł Pan do Mojżesza: Dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. Ty zaś podnieś laskę swoją i wyciągnij rękę swoją nad morze i rozdziel je. A synowie izraelscy przejdą środkiem morza po suchym gruncie. A oto ja przywiodę do zatwardziałości serca Egipcjan i pójdą za nimi. Wtedy okryję się chwałą kosztem Faraona i całego jego wojska, i jego rydwanów i jego jeźdźców. I poznają Egipcjanie, że mi ja Pan, gdy się okryję chwałą kosztem Faraona, jego rydwanów i jego jeźdźców. A anioł Boży, który kroczył przed obozem Izraela, przesunął się i szedł za nimi i ruszył słup obłoku sprzed oblicza ich i stanął za nimi, tak iż wsunął się między obóz Egipcjan i obóz Izraela. Z jednej strony obłok był ciemnością, z drugiej zaś strony rozświetlał noc. I nie zbliżyli się przez całą noc jedni do drugich. A Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, Pan zaś sprowadził gwałtowny wiatr wschodni, wiejący przez całą noc i cofnął morze i zamienił w suchy ląd. Wody się rozstąpiły. A synowie izraelscy szli środkiem morza po suchym gruncie. Wody zaś były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich i weszli za nimi w środek morza. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany, jego jeźdźcy. A nad ranem spojrzał Pan na wojsko Egipcjan ze słupa ognia i obłoku. Zniecił popłoch w wojsku egipskim i sprawił, że odpadły koła jego rydwanów, także z trudnością mogli posuwać się naprzód. Wtedy rzekli Egipcjanie: Uciekajmy przed Izraelem, gdyż Pan walczy za nich z Egipcjanami. Pan zaś rzekł do Mojżesza: Wyciągnij rękę nad morze, aby się wody wróciły i zalały Egipcjan, ich rydwany i ich jeźdźców. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze i wróciło morze nad ranem na swoje miejsce.
Podczas gdy Egipcjanie uciekali w jego stronę, tak wtrącił Pan Egipcjanów w sam środek morza. Powracające wody okryły wozy i jeźdźców całego wojska Faraona, które weszło za nimi w morze. Nie ostał się z nich ani jeden. Synowie izraelscy zaś przeszli po suchym gruncie środkiem morza, a wody były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie. Tak wybawił Pan w tym dniu Izraela z ręki Egipcjan. I widział Izrael Egipcjan martwych na brzegu morza. Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach, a lud bał się Pana i uwierzyli w Pana i w sługę Jego Mojżesza.